Proszę Państwa, bardzo serdecznie witam na szczególnej okazji, ponieważ obchodzimy dwa duże jubileusze. To tak naprawdę nie tylko te dwa jubileusze, bo niedługo będzie następny, ale bardzo się serdecznie cieszymy, że możemy Państwa gościć na 10. urodzinach Kina Regis oraz na 20. urodzinach miesięcznika Kroniki Bocheńskiej, która jest wydawana przy właśnie Miejskim Domu Kultury w Bochni. Proszę Państwa, 10 lat to tak naprawdę taka retrospekcja od przejścia z kina analogowego do kina cyfrowego, czyli od taśmy, którą kleiło się zwykłym, to mówiliśmy, plasterkiem, aż do cyfryzacji kina, gdzie naciskamy guzik i tak nam się to przez 10 lat zmieniło. A jeśli chodzi o Kronikę, proszę Państwa, to przeszliśmy od dratwy do zszywacza. Kilka właściwie stron, które było wydawane 20 lat temu, zszywane dratwą, przerodziło się w kolorowy miesięcznik z ogromną ilością stron, z wieloma bardzo ciekawymi tematami. Proszę Państwa, 10 lat wydaje się być jakimś niewielkim okresem, jubileuszem, dosyć małym, ale tutaj w historii kina to taka specyficzna instytucja, która 10 lat jest to taki na bardzo dużo długi okres. Czemu długi okres? No jednak kina funkcjonuje, jest bardzo dynamiczny projekt, który się musi zmieniać non-stop, żeby nadążyć nie tylko za rynkiem, za technologią, ale też za potrzebami zwykłych obywateli, a to się też wiąże z technologią, z digitalizacją. Zaczynało się od kino w 2002 roku, od wtedy nowoczesnej aparatury analogowej. To był naprawdę dobry sprzęt i on jest do dzisiaj dobrym sprzętem. Natomiast kilka lat zmieniło całkowicie naszą rzeczywistość. Musieliśmy przejść w technologię cyfrową, która już się wydaje być po roku, że to już jest mało. Oczywiście każdy nie myśli, że już będziemy myśleć o jakichś inwestycjach kolejnych, grubo zakrojonych, ale tak to jest w kinie, proszę Państwa, że nie da się nie zmieniać kina, żeby ono funkcjonowało. I dzięki temu, że Państwo kupują tą Kronikę nadal, my możemy nadal istnieć. Chcieliśmy również bardzo mocno podziękować wszystkim pracownikom Domu Kultury, którzy, może nie każdy wie, ale nie pracują od 8 do 16, czasami pracują w święta, czasami pracują bardzo długo w nocy, po to, żebyście Państwo mogli do tego kina przyjść albo przeczytać tą kronikę, która zanim zostanie wydana, przez kilka długich dni i długich nocy jest przez Pana Przemka składana i naprawdę to jest bardzo czasochłonne i pracochłonne. Tego nie widać, Państwo widzicie jakby gotowy produkt, Państwo dostajecie do ręki kronikę, która jest przygotowywana przez pracowników Kroniki bardzo, bardzo intensywnie. Tak samo jak w kinie oglądacie Państwo filmy i nie zawsze macie do końca świadomość, ile kosztowało pracowników kina to, żeby dany film zdobyć, żeby dany film Państwo mogli obejrzeć na przykład premierowo. Także bardzo dziękujemy przede wszystkim Państwu za to, że zaufaliście nam i jesteście z nami cały ten czas. Panie Starosto, Szanowni Państwo, zgromadziły nas tutaj dzisiaj dwa jubileusze. Wymienię według starszeństwa 20-lecie miesięcznika obywatelskiego Kronika Bocheńska i 10-lecie Kina Regis. 20 lat działalności Kroniki Bocheńskiej zaowocowało ogromnym dorobkiem wydawniczym. Każdy jej rocznik to niezmierzony zasób wiedzy o mieście, jego przeszłości, teraźniejszości i planach na przyszłość. To informacje o kulturze, sporcie, ciekawych ludziach i wydarzeniach. Kronika pełni także znaczącą rolę w przybliżaniu idei samorządności i informowaniu mieszkańców o działalności władz miasta. Bazując na informacjach zawartych w Kronice Bocheńskiej, już kilku studentów napisało prace magisterskie, a materiałów jest jeszcze na co najmniej kilkadziesiąt, jak oceniają znawcy tematu. Dwukrotnie młodsze od Kroniki Bocheńskiej Kino Regis kontynuuje długoletni dorobek naszego miasta w dziedzinie upowszechniania sztuki filmowej. Mam tu na myśli Kino Jutrzenka i placówki tego typu wcześniej działające w Bochni. Bezsprzecznie przełomowym momentem w historii Kina Regis była jego cyfryzacja, która umożliwiła przystąpienie do małopolskiej sieci kin cyfrowych. Dzięki temu widzowie bocheńskiego kina mają możliwość oglądania premier filmowych w tym samym czasie, co klienci największych w Polsce multiplexów. Proszę Państwa, patrzymy na
na te dzisiejsze jubileusze w sposób wyjątkowy, bo przecież też wyjątkowa jest skala oddziaływania Pekina czy wreszcie Kremla. Proszę Państwa, jeżeli dzisiaj mówimy o tym, że to zadanie jest zrealizowane, obydwa zadania, to głębokie ukłony należą się samorządowi. Bo mądrością samorządu, Panie Burmistrzu, jest to, żeby tą misję publiczną, nie zawsze przecież opłacalną, nie zawsze ekonomicznie uzasadnioną, wspierać po to, aby z tego typu informacjami, z tego typu edukacją do mieszkańców docierać. Bo nasi mieszkańcy, mieszkańcy miasta, mieszkańcy powiatu tego w mojej ocenie potrzebują. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.